Widok porozrzucanych śmieci w lasach, rowach czy na szlakach turystycznych to niestety często spotykany krajobraz. Te zdjęcia nasza ekipa nakręciła nieopodal Luzina, na spokojnej i pięknej drodze w lesie. Pięknej, przynajmniej do czasu, aż ktoś bezmyślnie wyrzucił tutaj te oto śmieci. Nadleśnictwo w Wejherowie zarządza większością państwowych terenów leśnych w naszym powiecie. Niestety, z powodu lekkomyślnych zachowań osób wyrzucających sterty śmieci, nadleśnictwo ponosi koszty rzędu od 90 do 120 tysięcy złotych rocznie. W większości przypadków nie udaje się ustalić ich właściciela czy sprawcy tego czynu i musimy ponieść koszty na wywiezienie i utylizację tych śmieci. Dzikie wysypiska śmieci nie tylko psują estetykę krajobrazu, ale zagrażają też przyrodzie, zwierzętom i przede wszystkim ludziom, z tą różnicą, że sami sobie jesteśmy winni. Choć w ostatniej dekadzie można zauważyć wzrost odpowiedzialności za to, co robimy, jeżeli chodzi o gospodarowanie śmieciami, jak pokazują takie widoki, to wciąż za mało. Bardzo wolno zmienia się ta nasza mentalność. Wielu ludzi dalej nie udaje się przekonać do tego, że no nie można wyrzucać tych śmieci do lasu, bo raz, że mogą być niebezpieczne dla istniejących zwierząt, roślin, ale również powodują, że ponosimy olbrzymie koszty na ich sprzątanie. Pieniądze, które można by przeznaczyć na coś innego, na przykład tworzenie parkingów leśnych. Jednak sprzątanie dzikich wysypisk śmieci pochłania zbyt duże koszty. A jakiego rodzaju śmieci możemy spotkać w lasach? W różnych okresach roku są bardzo różne. W sezonie turystycznym przeważają śmieci z firm, z zakładów gastronomicznych najróżniejszego rodzaju. Pojawiają się też śmieci z domków letniskowych, szczególnie na początek sezonu turystycznego i na końcu. W sezonie wiosennym i jesiennym bardzo dużo śmieci z placów budów, z remontów. I to są właśnie takie trudne śmieci związane z jakimś gruzem, z foliami, z niezużytymi chemikaliami budowlanymi. Pojawiają się oczywiście również takie bardzo trudne śmieci jak pralki, lodówki, sprzęt radiowo-telewizyjny. To są śmieci z grupy niebezpiecznych odpadów i te wymagają specjalnego traktowania. Tu są koszty dużo, dużo większe niż przy śmieciach takich komunalnych. Wyrzucając śmieci w miejscach niedozwolonych popełniamy wykroczenie, a to podlega karze, podobnie jak fakt nieutrzymania porządku na własnej posesji. Te sprawy regulują dwa artykuły kodeksu wykroczeń, a mianowicie artykuł 117, który mówi o nieutrzymaniu porządku na własnej posesji oraz artykuł 145, który mówi o miejscach dostępnych dla publiczności. To, co pani wspomniała, właśnie obejmuje artykuł 145, który w postępowaniu mandatowym jest zagrożony karą grzywny do wysokości 500 zł w przypadku ujawnienia sprawcy. Czy długo jeszcze będziemy dawać przykład nieodpowiedzialności i braku szacunku dla przyrody? Miejmy nadzieję, że nie. Być może w zmianie mentalności osób wyrzucających śmieci w miejscach niedozwolonych pomoże nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, zgodnie z którą gminy w przetargach będą wyłaniać firmy, które odbiorą odpady od właścicieli. Oznacza to wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin, tak aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne.